Merry Christmas! Dzisiaj najsłynniejsza chyba w województwie lubelskim BMW M4 i Paweł. No i pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Taki wolny pan? Wolny! Ja nie wierzę! Jakie burdelowe skóry pan ma, idealnie do naszej przejażdżki! Brakuje tylko dup! To jest ten słynny M3. Tak, słynny M3. Ten słynny, który robi rozpiździel na całym Instagramie. Wyjątkowo z twarzą teraz. Albo nie pokazywałeś nigdy? Nie. Co ty gadasz? No, to teraz cię blurujemy i od tego momentu nie możemy pokazać twarzy M3'ego. A dzisiaj będziemy wspólnie upierdzielać. To znaczy, ja będę patrzył jak upierdzielać. Na wstępie chciałbym przybliżyć nieco twoją postać pod kątem twojej kariery motosportowej, mogę tak powiedzieć? Możesz, no. Mało kto wie. Byłeś kierowcą wyścigowym. Tak, tak, tak. Mało Jesteś nadal? Nie, już nie. Od 3 lat nie. Wychowała mnie ulica, tutaj było na odwrót. 13 lat się ścigałem, nie? Zaczynałem od kartingu, był jeszcze tutaj ten tor Lublin słaby, okay. Nie? To byłem na nim codziennie na torze byłem. O, no i potem przede wszystkim za granicą jeździłem, nie? Byłeś tak dobry, że cię opłacali tak, żebyś się ścigał? Częściowo. Była pomoc sponsorów na początku, ale to wiesz, to nigdy nie starczało tak, że... To jest bardzo drogi sport. To jest mega drogi sport. Po kartingu, trochę po jajutoskach jeździłem. Jak miałem poważniejszy wypadek we Włoszech na kartingu, że sobie porozwalałem żebra. Co ty gadasz? No tam wiesz, jeździsz w takich kubełkach. Masz żywiczne takie jeszcze dodatkowe osłonki. Porozwalałem sobie trochę te żebra. Miałem, nie wiem, 13-14 lat. Zacząłem jeździć taką Kia Picanto, taką składaną kurwa z 5 czy 6, naprawdę. No potem, wiesz, zacząłem w pucharach jeździć, nie? W Kia Lotus Race i w innych tak wyścigach płaskich. No i to celowo skończyłem tu. Skończył na ulicy. Skończyłem tu. Jazda bokiem to jest chuj, nie? No. Tak naprawdę, no, bo no. Jeździsz bokiem, to kurwa, wiesz, a mogę sobie lecieć bokiem, dubać w nosie, drugą ręką grzewać w tyłku, wiesz o co chodzi, nie? To nie jest takie mega wyczynowe, no jazda na torze to jest jazda na torze, wiesz, tak. Tam walczysz o sekundy, o setne sekundy walczysz i tak dalej, a ty jazda bokiem to jest zabawa, nie? Partnerem grudniowej serii jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Jest liderem polskiego rynku, działa nieprzerwanie od 25 lat, jest polską firmą, to też warto zaznaczyć. W STS-ie czekają na was specjalne bonusy i atrakcyjne kursy, a wypłaty możecie spodziewać się już po 15 minutach. I warto zaznaczyć, że z kodem BUCZO30 macie bardzo fajną ofertę, która czeka na was w opisie. Link w opisie oczywiście i pamiętajcie, że musicie mieć 18 lat, żeby skorzystać z tej promocji. Lecimy dalej! Nie zdążyłem kamery odpalić, on cały czas takie rzeczy. Wiecie co, kamera? Przy tym gościu musiałaby już 2-4 na dobę włączona, żebyście ogarnęli jak to się dzieje. Bardzo ładna droga. Kruszowa. Marcin, tak? Obstawiamy, czy wleci tutaj bokiem, czy na wleci bokiem. Ja stawiam bokiem. A tak wygląda to wszystko z zewnątrz. Jak Paweł wspomniałeś o tym, że ten sport jest całkiem drogim sportem, no to po tym jak się skończyłeś ścigać i przeszedłeś na tą ciemną stronę mocy, to jak widzę, to też nie masz zbyt łatwo, twój portfel nie ma zbyt łatwo. No wiesz co, jest ciężko. Ile tam jest? 50 mandatów. No i tyle samo. Co to z tamtego roku? Tyle samo kompletów opon chyba. Tak, no. Wiesz, jak jest, teraz jest wiadomo, mokro, nie? Ale normalnie docelowo, jak jest sucho, wyjedzie się wieczorem, no to jeden komplet to jest mało, nie? Na dobry wieczór naprawdę to jest mało, jak już tam. Jesteś już na ty z żoną wulkanizatora? Tak! Lecimy na miasto. Całe życie pokiem. Ja pierdzielę! O, piękna pelmeliwa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę człowiek się pewnie czuje, będąc, siedząc na fotelu pasażera. To jest jakby
To jest w tym wszystkim dobre, że wiem jakiego masz skilla i wiem, że raczej nie popełnisz tego błędu, cokolwiek byś nie robił. A poza tym ta prędkość nie jest jakaś dużo, wiesz, nawet jak mam 50-60 na godzinę, to najwyżej poduszki wystrzelą. Kiedy zbliżasz się do zakrętu z M-czym, wiedz, że trzeba włączyć kamerę i nagrywać. Co jest? Ja pierdolę! I ten szereg najlepszy! Co się dzieje? To jest hit! I to cały zakręt! To cały zakręt, całą prostą! To jest już nie... Nigdy takiego czegoś nie widziałem, nigdy w życiu chyba nie siedziałem w aucie, które takie coś by robiło. Teraz mamy małą przerwę na oglądanie Shreka. A w międzyczasie oczywiście co? No bokiem! Jakie to są skręty! Którą dzisiaj zakładamy? Tą. Może tą. Będzie pasowała? A tu na magnesiki? No a jak? O proszę. A trzymacie się to na autostradzie? Jest podkręcone w fabryce mocy. W sumie tam chłopaki mi cały czas coś lubią w tym aucie, bo co chwilę coś mi nie pasuje, czy chciałbym, wiesz, coś dopiększyć. Okej. Okay. Dopiększyć jak tutaj? Na 520 koni teraz ma. Według mnie więcej nie trzeba. No do jazdy takiej na co dzień. Ja nie lubię, wiesz, jeździć prosto. Więc... No ty tam do 70 już się rozpędzasz, to po co ci 700 więc koni? Nie ma sensu, wiesz, żyłować tego silnika nie wiadomo jak. No jasne. Najważniejsza dla mnie rzecz, no to, że jest dyfer i skrzynia przeprogramowania na GTS-a, nie? Bo przez to, że ja mogę sobie, wiesz, tak biegami operować, wiesz, z dwójki na trójkę sobie lecąc kątem zajebistym, to właśnie przez to, że wiesz, że jest skrzynia teraz dopracowana i dyfer spina tak jak, wiesz, powinien, nie? Okay. Mogę sobie lecieć kątem i nie boję się, że wiesz, zaraz mi trochę go... Postawi inaczej. Najważniejsza różnica, jeśli chodzi na przykład o skrzynię, co ja na przykład dla mnie mi nie pasowała, jak była seryjna. Wyjeżdżam sobie, nie wiem, na suchym, dwójka wykręcona, lecę sobie kątem i mi brakuje trochę mocy, żeby przepiąć go na 3, nie? A tak, okay. Wiesz, teraz jak jest akurat wszystko postawione tak jak chcę, przepinam na 3 i jest idealnie, nie? Okej. Okay. Chłopaki dograli mi jeszcze popsy, niemiłosierne popsy, kurwa, na pierdzielach z karabinu. Tak, perkusja. No, ale jest fajnie. Ale mam, wiesz, mam klapy, więc można to szybko skorygować. Okej. Okay. A czemu teraz takie koła? Zimówki? Zimówki? Czy na lato też masz takie? Nie, na lato mam 20. Ale zamknijmy to. Te są najbardziej proste. Porażnik. Okej. Rozumiem. Ale to co, masz takie wpadki, jak latasz bokiem krawężole, czy jakieś, nie wiem, do rowu kiedyś wpadłeś? Do rowu nie. Ale no, krawężole są grane, no tego nie da się uniknąć. To jest normalna rzecz. No. Słuchaj, no jeździsz tak dalej, no nie ma tak, nie ma ludzi bez błędów. Nie? No jasne, że jeździsz, tak. No jest adrenalina, wiadomo, jest druga, trzecia w nocy, nie weźmiesz czegoś pod uwagę nawet, że wiesz, że będzie trochę ślisko i może gdzieś cię lekko zarzucić nie tak jak chciałeś, albo wiesz, dojedziesz do krawężnika. No, raz mi się zdarzyło, wiesz, polecieć w krawężniki, ale nie poważnie, wiesz, w ostatniej chwili wyprostowałem koła i nawet nic nie ucierpiało, może minimalnie, wiesz, jakaś osłona. Warto też wspomnieć, jak teraz zauważyłem, ja zapomnę zaraz o tym, więc pokażę wam, co tutaj jest na dachu. Prowadzicie w zasadzie taką zajawkową totalnie ekipkę, która nazywa się The Crew. Tak. A bardziej można to nazwać jako ekipa filmowa? Ekipa filmowa. W bagażniku zresztą mam czapeczkę dla ciebie. Dla mnie? Tak. Co ty gadasz? Od razu ci oddam, bo potem zapomnę. To ja mam w Meriwie coś dla ciebie. Meriwie. Zanim wrócę do Warszawy, to jeszcze trochę prezentów rozdam. Dobry. Przed świętami. I mam, no, co prawda drobiazg, ale co czapeczkę ty gadasz? The Crew. Siedzi dokładnie, ładniejszy się zrobiłeś trochę. Myślisz, mówisz? No, teraz ten jest. A ja wam chcę powiedzieć jeszcze z tego miejsca, że zanim zobaczyłem na żywo ten samochód, no bo w zasadzie pierwszy raz widzę, jak byłeś w Warszawie ostatnio, nie styknęliśmy się, to na zdjęciach nie za bardzo siedział. Uznałem, że ta czarna satyna była zajebista, a tu zwaliłeś cały projekt. Ale teraz, jak na żywo to zobaczyłem, mam nadzieję, że moje przebitki jakby oddadzą to, co się dzieje na żywo. Teraz jest sztos. No to chyba jedyną taką modyfikacją wizualną jest ta lotka, co? Tak. Nic więcej. Nic więcej, bo nie obniżałeś go? Nie, nie ma sensu. Przy mojej jeździe naprawdę nie ma sensu. Jeszcze po Lublinie, wiesz, no w Polsce mamy takie drogi, jakie mamy. No. Siada za kółko, to ja muszę odejść. Naprawdę głośny samochód. Jest naprawdę głośny! Słychać go w całym Lublinie. Wydech jest full przelot, na końcu są zostawione tylko, wiesz, klapy,
że jak jadę sobie wieczorem do domu, że wiesz, nie wkurwiało ludzi, nie? O, prawilnie, prawidłowo znaczy. No i tak jak teraz otworzyłeś drzwi, zauważyłem, rzeczywiście był biały. I to on ze Stanów przyjechał biały, bo to jest auto ze Stanów. Tak, auto ze Stanów, normalnie całe białe i doszła na to folia, nie? Kurde, to sporo przeżyłeś już z tym autem. A od kiedy jest u ciebie w rodzinie? Ponad rok. Ponad rok, okej. I co możesz o tym samochodzie powiedzieć przez ponad rok użytkowania? Ponad do takiego solidnego. Czasu? Wydaje mi się, że jesteś jednym z niewielu właścicieli, który korzysta z auta tak, że ono więcej robi bokiem niż do przodu. No, przebieg na pewno jest więcej bokiem niż normalnie. Wiesz co? Jedyne, co mogę powiedzieć o tym aucie, to że żałuję, że go nie miałem wcześniej. Okej. Czyli idealny wybór. Idealny wybór, naprawdę. Ja tym śmigam ogólnie jako na daily, nie? No. Teraz będzie zima, tak dalej, normalnie w zimie sobie tym, wiesz, będę latać. A jakie miałeś auto przed M4? Przed M-ką miałem CLA 4.5. Okej. Ale drugim najlepszym autem oprócz M-ki, co miałem, to była 350Z. Z-ka, jakbym miał mieć wybór między 4.5 AMG a Z-ką, wybrałbym kurde Z-ką. Widzę, że jakoś za dużo tego bieżnika masz dzisiaj. Dzisiaj tak, zaraz zmienimy. Do końca dnia musisz chyba się coś zmienić. Tak. Aż tak? Ile to? Nie powiem nic nowego, to było zajebiste. Troszeczkę się ściemnia, więc na dwie furki zrobimy sobie night racing. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić jutrzejszego materiału z równie ciekawym samochodem. A my żegnamy was z rynku w samym centrum Lublina. Wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia jutro. Cześć!